Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Takie odpłonie, to jeszcze żeście kalafiora nie jedli. I tradycyjnie zapowiadam oraz ostrzegam, że jak to zjecie, to się zesracie ze szczęścia. Zapraszam. Kilogram kalafiora. 85 gram. Żeby dostarczyć, widzicie, jak to jest bezwartościowe. Objętościowa pasza dla, jak dla zwierząt trawożernych. W ogóle bez sensu. Dobrze, jeszcze w formie osobnego filmu wskażę bardzo konkretny film. Jak zachowują się, jakie żywota prowadzą przyszli grandziarze, którzy jednak toksykują, wprowadzają trucizny w obieg i w zdrowym społeczeństwie takie biedne istoty są wychwytywane, są jakkolwiek korygowane, odseparowywane czy nawet wymazywane. Z tego względu, że po prostu same już nie chcą dopatrywać się możliwości alternatywy prowadzenia życia i jest taka wspaniała piosenka. Idealnie dopasowana do konkretnego kanału YouTube'owego, która wprowadza nazbyt wielką różnorodność, całkowicie nieuzasadnioną, produkty robaczane często. Zwadliwie wprowadzonymi wnioskami, co z czego wynika, dlaczego kiełki są jakkolwiek korzystne dla człowieka, bo tak samo jak żółteczka, to jest wszelaka informacja zapisana w ziarnie, to dlaczego ziarno nie warto je zjadać, a kiełki już jak najbardziej są w porządku. No niestety, prawda jest taka, że te produkty odroślinne są zawsze gorszące, zawsze odżywcze i tak właśnie no, akurat to spojrzenie w ostatnim czasie całkiem trafnie padło, ale znów mnie interesuje nie przebłysk geniuszu, który pojawia się sporadycznie, a jednak ta najwłaściwsza percepcja powinna być stała, niezmienna, jednolita i każdego dnia zasilana najlepiej jak się tylko da. Dobrze, do czego doprowadza życie grandziarza? Jest piękna piosenka adekwatna do tego kanału, bardzo wpasowująca się w ogólną narrację i ogólne podkłady muzyczne. Też przyjemna, zabawowa, ciekawa i idealnie dopasowana do filmu, który właśnie polecam, czyli film Blow z 2001 roku. Zobaczmy, jaka nazwa polska jest tego filmu. Cóż mówią? Nie ma polskiej nazwy, najwidoczniej jest tylko po prostu Blow. O człowieku, który chciał być królem. Tematy narkotykowe pojawiły się w kinie nieustannie, odkąd tego problem na ogół zaczął trawić społeczeństwo. Gra w nim oczywiście Johnny Depp, Penelope Cruz, ojca, znamienitego ojca, który jednak życzliwie starał się dobrnąć jakkolwiek do rozmyślunku syna, który wybrał życie ponad stan, życie fantazyjne, wręcz zabawowe, kawosiorbskie, narkotyczne. Oparte na autentycznych wydarzeniach historia Georgia Junga.
Pod koniec lat 70. Jung trafił do więzienia za posiadanie marihuany. Po krótkim pobycie za kratkami we wczesnych latach 80. podejmuje się wprowadzenie na rynek nowego narkotyku, kokainy. Obecnie jest jednym Amerykaninem, który ma na przemycie narkotyków współpracy z kartelem. Medellin zarobił miliony dolarów, płaci jednak za to wysoką cenę. No i dlatego warto obejrzeć ten film, zobaczyć srogie podobieństwo, nawet delikatnie w facjacie, jak to wygląda. I też zachowanie, nacechowanie i jakim porządkiem, jakimi uwarunkowaniami człowiek, gdy wsiąknie w obłędne życie, do czego może doprowadzić nie tylko społeczeństwo tu ślubnych, nie tylko społeczeństwo jakkolwiek zastane, ale i własną rodzinę, własne życie. Dlaczego żony, matki, kochanki potrafią uciec, odejść, a nawet się powiesić, bo już nie mogą tego, nie mogą prawdy znieść, jeżeli się dowiedzą, kim tak naprawdę nasza połowica, nasz wybranek się stał, kim był, czy działał racjonalnie od samego początku, czy to było wszystko zaplanowane, czy utajone przed tymi matkami, kochankami i żonami. Też można odesłać do filmu Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em, który też się zabawił w Pana Życia i Śmierci. Żona z dzieckiem również odeszła, bo nie mogła znieść pewnych anomalii, które się nagle pojawiły, które jednak pozwoliły ocknąć się źle poprowadzonej żeńszczynie. Teraz delikatnie się uśmiecham, ale pewne zaszłości muszą być doświadczone w formie determinizmu, a nie świadomej kreacji tego, co jest otaczające i zastane w rzeczywistości. Imprezowa baba na keto to i przekąska na imprezę. Kalafior dzielimy na małe różyczki, wrzucamy do wody i gotujemy. Ugotowany kalafior przerzucamy do miski, dodajemy jajka i całość blendujemy. Yeah.
jako że jest jeszcze druga piosenka niebywale adekwatna i wpasowująca się w treść dzisiejszego przekazu, a nawet i kanału, który jakkolwiek chciałbym, żeby został wywyższony, doprowadzony na metę optymalną, na metę tłuszcz lubizmu, jeżeli można to tak określić, jest piosenka o dźwięcznym, brzmiącym tytule Węgiel, Ropa i Gaz. Kto zechce, to znajdzie w konkretnej playliście. Jest taka wzrodka, innowacyjność możliwa dzięki konkurencji. Nikt jej nie zadekretuje gestem rządowej ręki. Wolny rynek, wymiana wartość za wartość, wolny handel, pokój i otwartość. I teraz ważny jest przypis, zrozumiały dla najlepiej zasilone mózgi optymalne. Kapitalizm to wolność, a wolność to dobrobyt. Dobrobyt to grubactwo i choroba wątroby. Ale cóż zrobić? Albo się zabić lub nie urodzić? Póki tu jesteśmy, musimy bogactwo tworzyć. I teraz właśnie zrewidujmy, co można by zinterpretować przez ostatnią wzrodkę, przez percepcję, przez filtr naniesiony przez osobę optymalną. Kapitalizm to rzeczywiście ustrój ludzi wolnych, a wolność to odpowiedzialność za drugiego człowieka, żeby się nie zdegenerował, żeby nie bredził, żeby nie bredził, tylko mógł operować własnym świadomym rozmyślunkiem, analizą pożyteczną dla innych ludzi. A wprowadzając w błąd, wprowadzając jakiekolwiek trucizny, to nie jest wolność, to jest samowolka. I już wskazując film z profesorem Bogusławem Wolniewiczem, który mówił, czym jest wolność, że to nie jest samowolka, że rozumne społeczeństwo oparte o Kanta nie wprowadza jakichkolwiek niedomówień, nieporozumień, poglądów, nie wprowadza w błąd, nie wprowadza samowolki, zabawy w pana życia i śmierci za śmieszne srebrniki. Kapitalizm to wolność, a wolność to dobrobyt. Wolność to nie samowolka, to nie jest rynienka z paróweczkami Korwina, to jest wolność, czyli wzięcie odpowiedzialności za dobrobyt sąsiada, współmieszkańca, współplemieńca, współnarodowca. A wolność to dobrobyt. Dobrobyt, no właśnie, dobrobyt wynikający z samowolki, to grubactwo i choroba mózgowia. Ale cóż zrobić przy... Ale cóż zrobić właśnie przy samowolce? Albo się zabić lub nie urodzić. Już taka klątwa umysłu tutaj się rozponoszyła przez samowolkę kapitalistyczną, przez trucicielstwo, przez wprowadzenie o wiele droższych etykiet niż same produkty, napoje słodzone. Samowolka to grubactwo i choroba mózgowia. Ale cóż zrobić? Albo się zabić lub nie urodzić? Póki tu jesteśmy jako tłuszcz ślubny, jako osoby rozumne, póki tu jesteśmy, musimy bogactwo tworzyć, ale bogactwo w ludziach, a nie majątki. Tyle ode mnie. Pozdrawiam każdego, kto jest zainteresowany, kto dosłuchał do końca, kto wyciągnie wnioski z bycia społecznym szkodnikiem. Życzę korzystnego, smacznego i najlepszego przy tym. Mister told me I got what it takes. She said I'll turn you on, son, into something strong. Play the song with the funky break. And go-kart Mozart was checking out the weather charts, see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a under the runner in the night, blinded by the light.
she got down, but she never got touched. It's gonna make it through.